I nasza refleksja wielkopostna dzisiaj kieruje się do tego, w jaki sposób Pan Jezus pokazał to Jan w Ewangelii, w jak trudny sposób Pan Jezus jest rozdarty pomiędzy tym, co przeżywają ludzie, a tym, co Jemu przychodzi przeżywać. Jest bardzo ważne, abyśmy myśleli o tych wszystkich rzeczywistościach, które właśnie dotyczą naszego ciężkiego, naznaczonego śmiercią życia. Jak ten ciężar śmierci, cierpienia, bólu, który jest udziałem Pana Jezusa, jak zostaje przez Pana Jezusa ten ciężar odmieniony. Ale ta odmiana dokonuje się przez wielki ból Pana Jezusa. Ta dzisiejsza Ewangelia jest obrazem bardzo takim przejmującym. Chciałbym może wytłumaczyć trochę tą Ewangelię, ponieważ święty Jan przedstawia to tak realistycznie, historycznie. Co to się mianowicie działo? To jest kilka dni przed świętem Paschy. Wiemy, że Pan Jezus właśnie został ukrzyżowany w przeddzień święta Paschy i zmartwychwstał w drugim dniu tego święta. Pan Jezus przychodzi do Jerozolimy i w Jerozolimie jest wielkie poruszenie wśród wielu, którzy przybyli oddać pokłon Bogu w czasie święta. Byli także niektórzy Grecy. Wszyscy Żydzi z całej okolicy i z dalszych stron wędrowali do Jerozolimy, by przeżywać święto Paschy. Także prozelici. Kto to byli ci Grecy, którzy przybyli? Prozelici, czyli poganie greccy nawróceni na judaizm. I tych prozelitów było dużo. I jest pokazane, jak bardzo w tej atmosferze, jaka jest wyjątkowe miejsce Pana Jezusa. On tam, już wtedy po tych 3 latach działalności jest otoczony dużym takim szacunkiem. Wszyscy słyszeli o wielkim nauczycielu, rabbi, który czynił znaki i wielkie cuda. I kiedy przyszli ci prozelici greccy, oni nie mieli śmiałości nawet tam się zbliżyć do Pana Jezusa. Podeszli do Filipa, który pochodził z Galilei, z Betsajdy, i właśnie w Galilei było wielu tych prozelitów. Podeszli do
Filipa, Filip dopiero poszedł do Andrzeja, który był bratem Szymona Piotra, i dopiero obaj odważyli się pójść do Pana Jezusa. Ci Grecy nie śmieli podejść do Pana Jezusa. Pan Jezus już wtedy był osobą, o której mówiono z wielką atencją, tak byśmy powiedzieli. Był szanowany. I to tak wygląda od strony tych ludzi, którzy tam schodzili się do Jerozolimy na święto. To tak wygląda. Ale jakże zupełnie inaczej wygląda to z punktu widzenia Pana Jezusa. Święty Jan właśnie pokazuje, jak to od strony Pana Jezusa wygląda. Ludzie chcieli okazać wielki szacunek Chrystusowi, szacunek. A Pan Jezus mówi, że jakby paradoksalnie, wtedy kiedy oni chcą Go zobaczyć, poznać, bo to jest ktoś wybitny, to Pan Jezus mówi, że nadchodzi teraz czas, kiedy zupełnie w inny sposób Pan Jezus będzie otoczony chwałą, czyli uwielbiony. To jest sposób taki mówienia o chwale Pana Jezusa charakterystyczny dla świętego Jana. Pan Jezus mówi, że teraz nadchodzi czas, kiedy zupełnie inaczej On będzie uwielbiony. Nie przez ludzi, tylko przez Boga, ponieważ ludzie zadadzą Mu śmierć. Od ludzi teraz, w najbliższym czasie, podczas tego święta Paschy, Pan Jezus dozna wielkiego cierpienia, zostanie odrzucony i ukrzyżowany. Natomiast dozna wielkiego szacunku, uwielbienia, otoczenia chwałą nie od ludzi, tylko od Ojca. Ponieważ to Ojciec przysłał Pana Jezusa do nas na świat, żeby zostało uratowane nasze życie przed śmiercią wieczną. Pan Jezus oddał swoje życie i zgodził się na to, że będzie sponiewierany, odrzucony. Kiedy ci szukający Go poganie podchodzą do Niego z takim szacunkiem, to zupełnie bez szacunku potraktują Go niedługo najwyżsi dostojnicy żydowscy i zostanie skazany i ukrzyżowany. Ale Pan Jezus nie nazywa tego, co się Jemu stanie, nie nazywa jakimś sponiewieraniem, zniszczeniem. Nazywa to wydarzenie, w którym On umrze na krzyżu, nazywa otoczeniem chwałą. Chwałą otacza Pana Jezusa Ojciec za to, że Ten zgodził się miłosiernie poddać
tej śmierci, aby nas ocalić. To jest chwała Pana Jezusa. Nasze życie, to, że śmierć nie kończy naszych losów i naszych zmagań. Nasze życie zawdzięczamy temu, że Pan Jezus wypełnił to, co Bóg mu podsunął i zaproponował. To, co Ojciec mu dał do wykonania. Pan Jezus to przyjął. I to jest chwała Pana Jezusa. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Uwielbiony, czyli otoczony chwałą. Czyli chwałą Pana Jezusa jest to, że stanie się z Nim zupełnie wbrew temu wszystkiemu. O czym tutaj ci ludzie, Grecy i Żydzi, myśleli i mówili? Oni przychodzili z radością, że będzie piękne święto Paschy, że się spotkają z bliskimi i dalszymi, że będą przeżywać radość, że będą ofiary składać w świątyni, że będzie wielkie poruszenie. Oni się chcieli cieszyć, a Pan Jezus się smucił. Mówił, że Jego dusza doznała smutku i lęku. I co mam powiedzieć? Ojcze, zabierz ode mnie tą godzinę? Nie, ja przyszedłem na tę godzinę. I możemy zauważyć, że to, że właśnie o śmierci naszej możemy myśleć spokojnie i bez rozpaczy, jak dzisiaj mówił w kazaniu ksiądz Wojciech, żeby być oswojonym ze śmiercią, przyjmować ją ze spokojem. Tak jest trudno nam, ale jest nam trudno, ponieważ nie żyjemy jeszcze ciągle w głębi naszego serca tym zwycięstwem Pana Jezusa nad śmiercią. Ciągle nas ta śmierć jednak przygnębia i przeraża. A Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś przyjmie, tak, przyjmie tak jak ziarno, że będzie obumierało ziarno i ono obumiera, aby wyrosło, wyrosła z tego ziarna roślina. Tak się wtedy wydawało, botanika nie była znana w tamtych czasach. Wydawało się wszystkim, że to nasienie, które jest wrzucane do ziemi, ono tam jakoś gnije, rozkłada się, niszczeje, a z tego wyrasta nowe życie. Musi człowiek przyjąć śmierć, żeby było nowe życie. Ale to nowe życie zawdzięczamy wyłącznie Panu Jezusowi, tylko Jemu. I dlatego On w tym czasie, o którym tu czytamy, te kilka dni przed świętem Paschy, drży, już z lęku drży, że zbliża się ta najtrudniejsza Jego godzina. On drży, a ludzie się bawią, tak? Powiedział Pan Jezus, jest to w Ewangelii zapisane, że wy będziecie płakać, a ludzie będą się śmiać i cieszyć. Ale potem oni będą płakać, a wy się będziecie cieszyć. To jest to właśnie takie przeciwieństwo tych losów. Losów tych, którzy
przyjmują od Pana Jezusa Jego zbawienie i tych, którzy nie przyjmują tego zbawienia. Każda z Was na pewno doświadczyła w swoim życiu takich chwil, że powiedzmy jest Wam bardzo ciężko na sercu, tak? Bardzo ciężko. Przeżywacie jakieś wielkie cierpienie, wielką trudność jako, a tymczasem przychodzi ktoś i trzeba się uśmiechać i rozmawiać i udawać, jakby nigdy nic się nie działo. Pan Jezus jest tu trochę w takiej sytuacji. Wszyscy się cieszą Paską, a On drży z powodu tej Paski, ponieważ przyszła Jego godzina. Pan Jezus ma świadomość, że na tę godzinę przyszedł i to jest Jego chwała i Ojca to jest chwała, że Ojciec dla nas czyni to bardzo trudne w życiu Pana Jezusa. To Ojciec coś takiego trudnego powierza Chrystusowi, Chrystus to przyjmuje i Bóg w Trójcy Świętej w ten sposób przeżywa, oczywiście w ciele ze strachem ludzkim przeżywa tylko Pan Jezus. Ojciec inaczej współcierpi z Panem Jezusem, inaczej też Duch Święty, ale Bóg dla nas to uczynił, dla nas. I Pan Jezus mówi, że to dla was Ojciec tutaj potwierdza teraz właśnie tą chwałę i uwielbienie, jakiego Pan Jezus dozna dla naszego zbawienia. Ojciec to potwierdza. Mówi, uwielbiłem Cię i znowu Cię uwielbię. Dwa razy uwielbił. Kiedy? Pierwszy raz, kiedy posłał swojego Syna na świat, czyli kiedy Pan Jezus się narodził, to wtedy objawiła się ta chwała tego, że Bóg wreszcie dokonuje tego dzieła naszego zbawienia. Już przychodzi Zbawiciel na świat. A drugi raz uwielbi niedługo, za kilka dni, kiedy Pan Jezus będzie umierał na krzyżu. To jest wielki dar miłosierdzia Bożego. Że Chrystus przyjmuje na siebie to drżenie, ten lęk, ten ból, a my dzięki temu, że On to przyjął na siebie, my mamy życie i śmierć nie jest ostatecznym kresem. I dlatego możemy patrzeć trochę z podniesioną głową na śmierć, bo ona jest przykra, a znakiem tego, że śmierć jest przykra, jest ten przykry wygląd osoby, która zmarła i przykre łzy i doświadczenie bólu bliskich. Śmierć jest przeciwko miłości. Śmierć jest dla nas nie do zniesienia i dlatego Pan Jezus nas wybawił od tego. Wybawił nas od tego. I mówi, że uwielbia Ojca, a Ojciec uwielbia Jego, czyli wychwala to dzieło Pana Jezusa, wychwala Ojciec, a Pan Jezus wychwala dzieło Ojca,
że Ojciec postanowił zbawić ludzi. To jest wielki dar miłosierdzia i dlatego takim bólem i strasznym dramatem w dzisiejszych czasach szczególnie jest to, że ludzie przestali to zupełnie cenić. Nie myślimy o śmierci, ponieważ nie mamy na to sposobu, a współczesna cywilizacja, która właśnie nie ma nic człowiekowi na wieczność do dania, a chciałaby wszystkich tylko skoncentrować na doczesności. Ona jest zabójcza, ale nie chce się do tego przyznać. I Pan Jezus jedyny ma ratunek dla nas na wieczność. I to jest nie do pogardzenia. Jeżeli człowiek nie myśli o tym, co będzie z nim w przyszłości, to nie zmienia faktu, że ta przyszłość przyjdzie do niego i go dopadnie. I ten ból, o którym teraz nie chcemy myśleć, on się kiedyś pojawi. Kiedy Pan Jezus nam daje ratunek na ten czas właśnie bólu, odchodzenia, umierania, który jest nieunikniony. Pan Jezus powiedział, jaki los mnie spotyka, taki sam was spotyka. Ja umieram, ale wy też staniecie przed tym problemem. I jedynym rozwiązaniem, jakie Chrystus daje, rozwiązaniem wspaniałym jest to, że dzięki swojej ofierze Pan Jezus, wywyższony nad ziemię, czyli tak jak ten wąż tam przez Mojżesza powieszony, Pan Jezus, na którego każdy może spojrzeć i zwrócić się do Niego. On jest jedynym ratunkiem. Nikt, żadna instytucja na świecie, żadna ideologia, żadne ludzkie myślenie nie jest w stanie dać człowiekowi rozwiązania. Jedyne rozwiązanie dał Ojciec, Bóg, wywyższając Pana Jezusa. I Pan Jezus na krzyżu, a potem zmartwychwstający, jest tym, do którego można się zwrócić. Tylko do Niego można się zwrócić z problemem śmierci. Do nikogo innego nie da się zwrócić i nie znajdziemy żadnego ratunku. A Pan Jezus mówi, że kiedy ja zostanę wywyższony, kiedy ja umrę na krzyżu i zmartwychwstanę, będzie widać moją chwałę i Ojciec tą chwałę ogłosi całemu światu, to wtedy pociągnę do siebie wszystkich. I widać dzisiaj, że ludzie zupełnie zapomnieli, że kiedyś będzie trzeba stanąć wobec problemu śmierci. A Pan Jezus mówi, ja wszystkich umierających pociągnę do siebie, pociągnę ich do siebie. I to jest ten wielki dar. Kiedy Pan Jezus umiera, to jest to dar wielkiego miłosierdzia dla nas, że możemy się z naszą śmiercią i z naszym bólem, z naszymi trudnościami do Niego zwrócić.
I teraz jest pytanie, jak się zwrócimy do Niego? Możemy się na dwa sposoby zwrócić. Proszę zobaczyć. Pan Jezus wywyższony na krzyżu umierający, a my i zmartwychwstający potem. A my zwracamy się do Niego po ratunek. W jaki sposób możemy? Przykro to powiedzieć, ale większość ludzi zwraca się do Pana Jezusa po ten ratunek ze strachu. Ze strachu. Pan Jezus okazuje nam miłosierdzie, a my się trochę jednak boimy o swoje życie. Wielu ludzi w młodości odchodzi od wiary. I to nie, dzisiaj jest dosyć powszechne, ale w dawnych czasach, dawniejszych, też tak bywało, że młody człowiek niewiele myśli o Bogu i o życiu. A jak przychodzi już dojrzałość, starszy wiek, zaczyna się nad tym zastanawiać i zaczyna mieć trochę obawę. Obawę. I z tej obawy bywa, że wracamy do Boga. Kiedy mamy lat 50, 60, 70. I to jest z różnych powodów ze strachu. Pan Jezus na krzyżu wisi i zmartwychwstaje i czeka na nas. I my się właśnie z tej obawy kiedyś tam do Niego zwracamy. Jak ja posługuję w poradni tutaj Devaitis, bliziutko, w dobrym miejscu, tam przychodzą ludzie po pomoc taką duchową, duszpasterską. Wielu właśnie, którzy nie przyjęli w młodości sakramentów, odeszli od Boga, no, przychodzą, szukają. Ale potem jest trudniej szukać niż w młodości. I to jest jedno pociągnięcie Pana Jezusa. Trochę z takiego naszego strachu, ale drugie jest większe. Pan Jezus pociąga wszystkich do siebie, tych, którzy Go pokochają, bo zobaczą, że umiera za mnie na krzyżu. Umiera, oddaje życie, jest miłosierny, jest wspaniały, jest kochany, zasługuje na moją miłość. Jeżeli zasługuje na moją miłość, to jakże mogę Mu odmówić? Pan Jezus chciałby wszystkich pociągnąć miłością. I to jest istota tego zdania, jak gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. Pan Jezus umarł na krzyżu z miłości do nas i chciałby nas pociągnąć też miłością, żebyśmy Mu odpowiedzieli z serca. Panie, tyle otrzymałem od Ciebie i takie mam wielkie dary. Proszę Cię, pomóż mi Cię pokochać. Otwórz moje serce, porusz moje serce. I to się dzieje, to się dokonuje. Tu się modlimy o miłość dla Was, żeby się rodziła w Waszych sercach miłość do Pana Jezusa, żebyście byli pociągani właśnie tą miłością do Niego. Ale zawsze też pamiętajmy, że Bóg ma tę drugą drogę, taką trochę mniej może chwalebną, że człowiek wcześniej czy później jest coraz bardziej pociągany tą życiową taką swoją koniecznością. Każdy chce żyć. Każdy chce żyć, a tylko Pan Jezus nam życie na wieczność zagwarantował.
Nikt na ziemi nie potrafi nam zapewnić życia w całej pełni. Czytałem niedawno o kimś, o jednym z wielkich bogatych w Stanach Zjednoczonych, który miał tak wielkie góry pieniędzy, że ileś razy dokonywano mu przeszczepu serca. Bardzo kosztowna operacja, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Ale jego było stać i tak kurczowo się trzymał ziemi. Ale to jest złudne. A Pan Jezus daje nam życie i to jest pewne. Prosimy Cię, Panie, ześlij Ducha Twego i miłość Twoją teraz rozbudź w sercach tu nas wszystkich, tam w internecie i tu teraz. Rozbudź miłość w sercach naszych, abyśmy Cię szukali, kochali i znaleźli. Namaya soya tanakaya namaya sai. Jana teta, jasej, tenoet, napajasej. Prosimy Cię, Duchu Święty, działaj w sercach naszych i poruszaj je do życia wiecznego. Teraz pobłogosław.
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Moi drodzy, piąta niedziela Wielkiego Postu. No i niedługo już nadejdzie czas Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia i męki i zmartwychwstania Chrystusa. Jest taki zwyczaj w Kościele, że od tej niedzieli zasłaniamy krzyż, żeby później Wielki Piątek jakby wewnętrznie odnowieni odsłonić Jezusa i spojrzeć swoim czystym sercem na Jego dar zbawienia. Dzisiaj są bardzo mocne, trudne, bym tak powiedział, bolesne czytania. Chciałbym, żebyście na nie szczególną uwagę zwrócili, ale o tym powiem później. A oto intencja mojej modlitwy. Będę się modlił za zmarłych, za świętej pamięci. Za Mariannę Kądziela w jej piątą rocznicę śmierci, za świętej pamięci Franciszka i Zygmunta Kądziele i za świętej pamięci Jana Wycech i jego rodziców. Niech będą szczęśliwi z Bogiem na wieki. A teraz Boga za nasze grzechy przeprośmy, ponieważ chcemy z czystymi sercami przeżywać tę świętą liturgię. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze,
które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem, od najmniejszego do największego, poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Oto Słowo Boże. Z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić.